Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku w kuchni. Witajcie w jego kuchni. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez naszych patronów z patronite.pl, moi kochani, i oczywiście przez firmę Carton Pack. Co będziemy robić, Niewiarzu? No, będziemy robić zajebiste polskie hot dogi. Polski hot dog, moi kochani, tak. Oczywiście musimy zrobić urządzenie, które będzie nam piekło kiełbasa. Tradycyjnie. Od razu też powiemy, że tego urządzenia, które zrobimy do pieczenia hot dogów, nie możecie robić sami w domu, dlatego że nie ma nic wspólnego z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Chociaż zadbamy, żeby było jak najbardziej bezpieczne, uwierzcie nam. Też nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek zasadami, certyfikatami i innymi pierdołami Unii Europejskiej, także popatrzcie tylko, jak my to robimy i nie róbcie tego sami w domu. No to co? Zaczynamy! Na samym początku smutna wiadomość. Bardzo się pożegnać z naszą maszyną, naszym opiekaczem do kebabów, dlatego że będzie nam potrzebne do wykonania tego urządzenia właśnie to urządzenie, czyli krętareczka. Krętareczka, niestety, Żliwiarzu, działaj. Całe to musimy rozjebać. Szkoda, ale zaletą tego urządzenia jest to, że dosyć prosto do ponownego montażu. I udało nam się uwolnić krętareczkę. Żniwiarz przedstawi wam schemat naszego urządzenia. Zacznijmy od tego, że tu jest trum, raczej prąd, jakby ktoś nie wiedział. Tu jest wiatrak, który to będzie odciągał. Tu jest stycznik, który tu będzie przechodził przez ten wyłącznik instalacyjny, zwany przez niektórych bezpiecznikiem. Potem będzie szedł prąd do tych dynksów, a te dynksy będą podgrzewały kiełbaski. Tu kontroleczki tu są, tu będziemy stycznik załączać. Kurwa, zobaczycie. Dzisiaj, jak zauważyliście, pewnie jest odcinek bez wódeczki, dlatego że przy elektryce to lepiej za bardzo stronić od alkoholu. Żeby nasze urządzenie miało nóżki, żeby miało na czym stać, wykorzystamy cztery takie, proszę cię, Żniwiarzu. To wygląda normalnie jak oryginal w oryginalnym urządzeniu. Dobra, urządzenie stoi. Chłopaki z 5 sposobów na się znowu wkurwią. Listwa, na którą zawsze zakłada się bezpieczniki i inne tego typu urządzenia. Teraz musimy ją przymocować tutaj. Musimy wykonać tutaj dwa otwory, żeby nie powiedzieć dziury, bo znowu będą pisać: nie kabel, tylko przewód, kurwa. Chuj, kurwa! Tak mówię i tak ma być, chuj! Otwór, kurwa, nie dziura. Otwór. Pierdolony otwór! Kopię, teraz przykręcimy sobie jeszcze te dwie kostki. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego właśnie zastosowaliśmy dużo urządzeń, które to bezpieczeństwo nam powinny zagwarantować. Na listwie będzie znajdowała się kontrolka. Kontrolka, która już będzie sygnalizowała od razu, że urządzenie jest wpięte do sieci. Czyli, że wtyczka jest w kontakcie. Tak jak w tym kontakcie Piotra Blandforda. Kurwa, gniazdku, ile razy mam powtarzać. No dobra, gniazdko jeden. Kolejna kontrolka będzie nam sygnalizować pracę wentylatora, który będzie wyciągał dym. Wyciąg dymny, tak zwany. Ale żeby wentylator pracował, potrzebny jest taki dynks, który będzie włączał ten wentylator. Oczywiście kontrolkę również. Zarazem będzie zabezpieczał, jakby było zwarcie, to by pierdoli. Kolejna kontrolka, moi kochani, tutaj ją wpinamy, od razu ją. Będzie nam sygnalizować pracę stycznika, ale żeby stycznik włączyć, to musimy mieć znowu taki dynks. Wytłumacz może widzą, co to jest stycznik. Ten dynks to włącznik instalacyjny zwany również bezpiecznikiem od czasu do czasu, więc jak kurwa byłoby zwarcie na styczniku, to też go wypierdoli. Bezpieczeństwa nigdy za wiele. Co to jest stycznik? Ten dynks zwany stycznikiem, jak sama nazwa wskazuje, ma wtyki. Jak się włączy prąd, to styka. Ma również inne styki, ale nie będę tego tłumaczył, bo i tak nie będziemy tego wykorzystywać. Kurwa, nieważne. Puszczę prąd i chuj. Pinamy tutaj sobie dalej. O, już go mamy na listewce. I teraz ostatni element, który już będzie wypuszczał nam fazę, rozbitą na trzy stanowiska do pieczenia kiełbasy, zwany również wyłącznikiem instalacyjnym. Tak jest. Zwanym, kurwa, również bezpiecznikiem. Chuj, ładuj go tam. Dobra, i chuj, i dobra. Taki zestawik, moi kochani, zapewni nam bezpieczeństwo pracy naszego urządzenia. Mamy tutaj bohaterów głównych naszego odcinka, czyli kiełbaski, dlatego że nasze hot dogi będą zrobione z kiełbasy, moi kochani. Są polskie hot dogi, nie jakieś tam amerykańskie. Co do amerykańskich hot dogów, i amerykańskie hot dogi zostały wprowadzone w Stanach Zjednoczonych i pierwsze budki z hot dogami, nie uwierzycie, ale stawiali w Nowym Jorku Indianie tylko dlatego, żeby po prostu zarobić pieniądze, żeby po prostu za te pieniądze kupować korale, z których robili potem naszyjniki.
silniki, żeby zdobyć w pobliskim Kansas City wodę. I to było bardzo dawno, oni po prostu bardzo chronili się pod ciemiężnieniem kapitalizmu. Tego nikt nie wie, moi kochani, dlatego ja mówię tak jak jest, jak Max Kolony. Dobrze, ale przechodzimy dalej i kontynuujmy. Tutaj mamy 3 stanowiska kiełbasiane i od razu musimy sobie tutaj, prawda, zaznaczyć, jaka jest szerokość danej kiełby, żeby stworzyć tutaj stanowiska do pieczenia kiełbasek. Ale będzie w sumie uniwersalna ta odległość. Tak, dlatego że będzie regulowana. Robimy te stanowiska dla naszych kiełbasek, czyli tak zwane elektrorożna. Yes. Żniwiarzu, przykręcajmy. Tutaj po 2 śrubeczki, proszę bardzo. Dobra. Każda. Kiełbasa jest jak człowiek, każda reaguje inaczej. Dlaczego zostawiamy teraz te styki tutaj, prawda, jeszcze niedokończone? Dlatego że tutaj będziemy przygotowywać, za chwilę przykręcać kable. Jak wiadomo, takie urządzenie nie będzie działać bez zasilania sieciowego, więc musimy tutaj sobie kabel podpiąć, w sensie nawet nie podpiąć, ale przymocować, także żniwiarzu może przewierć dziury i trytetkami tutaj sobie to przypierdolimy i to będzie dupne. Cześć, to idzie tak, tu luzu trochę, no tak, tak luzu trochę, o, dobra, dobre, dobra, ja, oczkę, tak? Bo tam jest ta noga. Ale to czekaj, kurwa, no noga jaka nie, a ty tam jest noga, kurwa, tutaj. Mam uważać na stół, ja? Ja. No, a idziesz, kurwa, refleksje. Tu i tu. Ja, jebę. Ja. Kurwa, panie. Ile tam żniwiarzu? Tyle zostało? No najpierw wkręćmy, może przytrzymajmy i zaciągniemy. Kręćmy. Potem musimy zmostkować wszystkie te śrubeczki razem, czyli kabelkami połączyć razem. Jak widzieliście, żniwiarz połączył tutaj już nam kostki, czyli pomostkował wszystko. Połączymy to wszystko od dupy strony, czyli zaczniemy od naszych stanowisk kiełbasianych. Tak mniej więcej, moi kochani, będzie właśnie wyglądał nasz potrójny rożen prądowy, czyli zwany przez wszystkich elektromagników na całym świecie PRP. To wszystko trzeba razem zlutować. Teraz żniwiarz zaczyna lutowanie i potem jak już to wszystko mniej więcej połączymy, to pokażemy wam i omówimy, jak to działa. Żniwiarz podpina wentylator, który nam będzie wyciągał dym. Dym z kiełbasek, które się będą smażyć na tych stanowiskach kiełbaskowych. Za chwilę podepnę tą wtyczkę do prądu. To naprawdę jest bardzo skomplikowane urządzenie. Ta kontrolka będzie się świecić w momencie, kiedy urządzenie będzie pod napięciem. I już wtedy trzeba uważać, żeby nie dotykać tych tutaj gwoździ. Może się tak wydarzyć, że ktoś zapomni powypinać tutaj wszystkie bezpieczniki i wtedy tutaj może znaleźć się napięcie. Co oczywiście w momencie dotknięcia dwoma dłońmi może się skończyć dla was kalectwem i lub śmiercią. Nie polecamy samym wam, żebyście to robili sami w domu, bo my się na tym znamy. To jest robotnik wykwalifikowany, tak samo jak ja zresztą w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych. Wszyscy elektromechanicy się teraz znowu z nas śmieją, że przecież wystarczyło wziąć dwa kable i... Do gniazdka włączamy. Proszę bardzo, sygnalizacja tutaj jest. Wszystko mamy, moi kochani, pod napięciem. Cały układ już jest wprowadzony w stan napięciowy. Jeżeli włączymy ten szalter do góry, proszę bardzo, jest kontrolka. Wiatrak działa! Jakby mogło być inaczej? Żniwiarz się nie myli w swoich połączeniach i w swoich schematach. To co widzicie tutaj to jest... Kurwa tu! Tak, teraz drugi szalter, włączamy, uwaga. Pyk! Jak widzimy, kontrolka świeci, stycznik zadziałał, poszedł prąd, napięcie w sensie na cewkę stycznika i styki zostały połączone. I teraz już zostało ostatnie ogniwo, czyli ten właśnie tutaj, ale nie chcemy tego teraz robić, dlatego że czekamy na zainstalowanie kiełbasek. I jeszcze musimy zrobić montaż kratki wyciągowej oraz rury wyciągowej. Podaj tą kratę wyciągową. Czyli zwykły taki koszyczek, tu taki na zakupy. Damy to tak, moi kochani, na górze. Zamontujemy ten wentylator, odwrotnie, przepraszam. Ale oczywiście, żeby ta krata była otwieralna, zamykalna, to musimy teraz tutaj, z tej strony, moi drodzy, wywiercić 2 dziurki. Zawias będzie. I trytytką to przyjebiemy do wszystkiego. A potem zajmiemy się wycinaniem tutaj dziury za pomocą noża, który jest gorący jak chuj. Wszystko
już jest przygotowana do montażu kraty wyciągowej. Bierzemy markerek, robimy sobie tutaj takie kółeczko. Nóż się już tam rozgrzewa i to już jest ostatni etap montażu naszego urządzenia. W międzyczasie, moi drodzy, rozgrzewamy piekarnik, bo do tego piekarnika będziemy potem wkładać nasze bułki, dlatego że każdy hot dog jest oczywiście w bułce. Mamy oczywiście też sałateczki i prażoną cebulkę, także wszystko jest, moi drodzy, ale najważniejsza jest kiełbaska na prądzie. Nóż już jest rozgrzany do miliarda stopni Celsjusza. Wycinamy dziurę, proszę bardzo. Idzie jak w masełko. Będzie jebać, kurwa, nieważne. Tu chodzi o otwór i o nasze zdrowie, moi kochani. Chodzi o to, żebyśmy nie wdychali tego, co się będzie płonąć. Przepraszam, drogi chwytaku, a co teraz robisz? Nie wdychasz tego gówna teraz? No teraz tak, ale potem nie będę musiał. Lepiej to niż smog z Krakowa. No więc właśnie. Jest wycięta dziura? Jest, proszę bardzo. Równo, równo, kurwa, przyjebiemy to, to się musi wszystko trzymać, to jest wyciąg! O, proszę bardzo. Powinno być, nie? Profesjonalne urządzenie do pieczenia kiełbasy. Rury nie mamy odprowadzającej. Może chwyć drugą stronę rury. Tą rurę ty dajesz do góry, a ja daję ją tutaj na dole, naciągając właśnie na ten wentylatorek, który nam będzie odprowadzał to wszystko, moi kochani, na zewnątrz, prosto do atmosfery. Będziemy troszeczkę chyba nowy smog generować, choć nie do końca. Niewielka będzie różnica, jak my jeszcze tam nakopcimy. Nadeszła wiekopomna chwila, próba urządzenia, które żeśmy stworzyli, które robiliśmy tak długo. Łącz się z operatorem, sobie tak kurwa głodni, że chcemy to wszystko zjeść, te hot dogi. Kiełbase! I będziemy teraz wbijać, moi kochani, te właśnie gwoździe w te kiełbaski. Oczywiście urządzenie jest wyłączone z sieci, nawet wtyczka nie jest w kontakcie, było wszystko jasne. Kurwa, gniazdku do chuja! Gniazdku! Kurwa! Dobrze! Nie świeci się jak kontrolka, co oznacza, że urządzenie jest w pełni bezpieczne, nie podłączone do sieci. Wbijam gwoźdź do kiełbasy pierwszej. Tutaj wyłożyliśmy wszystko papierem takim do pieczenia, bo wiadomo, że będzie tego tłuszcz pryskał. Zrobimy dwa testy bez tej pokrywy, żebyście widzieli, jak to działa i czy to działa. A potem, jak będzie działać, to przykryjemy pokrywę, włączymy wentylator. Boję się, ale sprawdzę. Czy jesteście gotowi na to? Tak! Dobrze! Wtyczka wędruje do gniazdka! Do gniazdka Piotra Blandforda. Uwaga, włączamy. Urządzenie jest pod napięciem. Wentylator działa, moi kochani. Wentylator, czyli wyciąg dymu, działa. Włączamy stycznik. Stycznik działa i włączamy Cubase. Czy coś się dzieje? Coś się dzieje, moi kochani. Coś tam bulga. Kiełbasy się smażą. Das Cubase. Tak czuliśmy, że tak będzie. Ty, ale będzie trzeba oddymić to. Za chwilę oddymimy. Na razie pokażmy widzom, że to funkcjonuje. No ale będzie. Das funkcjonuje. Ja. Patrzcie, o, patrz, co to się dzieje. Proszę bardzo. Patrz, kurwa. Ja bym był za tym, żeby to oddymić. Dobrze, oddymmy to. Niech się pieką. Wszyscy dobrze wiedzą, jak się w Cieszynie robi hot dogi. Jest tylko jedna budka z hot dogami. I to najlepsza. Najlepsza. Żywiarzu, użyj teraz najpierw dwóch sosów, potem sałaty. Użyjemy sosiku najpierw majonezowego. Może trochę musztardowego, tak, żeby zaostrzyć smaczek. Wyłączamy najpierw zasilanie do kiełbasek, potem do stycznika. I trochę tu i może jednak tu. Tutaj kiełbaski, moi kochani, są gotowe. Pierwsza kiełbaska, już chwytakiem ją bierzemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, do pierwszego hot doga. Druga kiełbaska, do drugiego hot doga. Teraz, niewiarzu, czyń powinność. Ketchupik na samą górę, cebulkę smażoną. To jest nieodłączny element cieszyńskiego hot doga. Jedna budka została pod wiaduktem. Dodajemy tutaj, prawda, o, proszę bardzo, tak. Rozpoczynamy degustację naszych elektro hot dogów. Jesteśmy gotowi, ok. Kurwa. Zajebiste. Nie spodziewałem się. Zapraszamy do tworzenia takich właśnie ciekawych przepisów. Nie zamawiamy do tworzenia takich urządzeń, bo do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. My je mamy. Dlatego znowu zapraszamy do kolejnego odcinka w kuchni. Zapraszamy na kanał Żniwiarza, na kanał Ciętego. Do zobaczenia w kolejnych pojebanych produkcjach. No to na razie!